Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych na prezentacji raportu na temat przyszłości relacji między Wielką Brytanią i Unią Europejską, gdyby zdarzyło się nieszczęście. Czyli to jest taki contingency planning trochę. Więc na samym początku chciałbym Państwa, witając, zanim przekażę inne ważne informacje, przekazać najważniejszą. Czyli najważniejszą informacją jest to, że zdaniem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, w zasadzie wszystkich analityków, z którymi miałem okazję na ten temat rozmawiać, Brexit byłby nieszczęściem. I uważamy, że zarówno Polska, jak i Europa, jak i Wielka Brytania wyszłyby z takiego rozwoju wypadków pogruchotane. Oczywiście jedni mniej, drudzy bardziej, ale to chciałbym powiedzieć na samym początku, aby uprzedzić ewentualne pytania o motywy, które nami kierowały, aby się zastanowić nad tym, co by było, gdyby było. Bo to jest o tym ten raport. A drugą ważną informacją, którą chciałem Państwu przekazać, jest niedobra rzecz, oczywiście dla nas, mianowicie pana ministra Konrada Szymańskiego dzisiaj nie będzie z nami ze względu na pilną konieczność wykonania ważnych telefonów w związku z wczorajszą wizytą Hansa Timmermansa. Wydawało się wczoraj panu ministrowi, że te telefony już nie będą potrzebne, ale jak to zwykle bywa, zawsze coś trzeba jeszcze uzgodnić, dopowiedzieć, wyjaśnić. I niestety nikt nie może tego zrobić poza nim. Znaczy on jest za to odpowiada, musi te telefony wykonywać. Więc nie będzie z nami pana ministra, natomiast obiecał, że przy innej okazji, być może po 23 czerwca, chętnie weźmie udział w dyskusji organizowanej przez PISM na temat tego, dokąd zmierza Europa. Więc będziemy po 23 czerwca za miesiąc wiedzieli nieco więcej i minister Konrad Szymański zapowiedział swój udział. Proszę Państwa, chciałbym teraz oddać głos Sebastianowi Płócinnikowi, który był jednym z głównych autorów tego raportu, o zaprezentowanie głównych konkluzji. Potem nastąpi dyskusja, także chciałbym, żeby ona miała taki interaktywny wymiar, także abyśmy razem się do tych tez odnieśli, a także innych, które z jakichś powodów Państwo uważają, powinny być przedmiotem publicznej refleksji w Polsce, a nie zostały na przykład w raporcie przez autorów ujęte. Sebastian, bardzo proszę. Co wynika z tego, nad czym zastanawialiśmy się kilka miesięcy? Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Brexit, o ile do niego dojdzie, będzie z pewnością czynnikiem bardzo poważnej zmiany w Europie. Dlatego świat analityczny od wielu miesięcy bardzo intensywnie bada ewentualne skutki Brexitu. Jest w tym nawet pewna ironia, ponieważ generalnie z większości raportów oczekuje się, na podstawie większości raportów oczekuje się bardzo negatywnych konsekwencji Brexitu, ale sama branża analityczna dzięki Brexitowi przeżywa w tej chwili rozkwit. No cóż, to jest cecha tych niepewnych dzisiejszych czasów. Proszę Państwa, z szerokiego spektrum potencjalnych konsekwencji Brexitu PISM zdecydował się skupić na pytaniu, jak będą wyglądały przyszłe, możliwe, ewentualne relacje między Unią Europejską
i Wielką Brytanią. Dlaczego to pytanie było dla nas najistotniejsze? Ponieważ po pierwsze uważamy, że relacje Unia Europejska-Wielka Brytania zawsze będą istotne dla Europy. Wielka Brytania jest po prostu na to zbyt dużym, zbyt istotnym gospodarczo i politycznie krajem. Po drugie, sposób ukształtowania relacji pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią po ewentualnym Brexicie sporo nam powie również o tym, jak będzie rozwijała się integracja europejska w kolejnych latach. Tam będzie jednak sporo informacji, choć mam nadzieję, że nie będziemy tego musieli aż tak bardzo doświadczać. Jeżeli chodzi o założenia naszego raportu. Po pierwsze, zakładamy, że największy wpływ na ukształtowanie się tych przyszłych relacji będą miały duże kraje członkowskie, czyli piątka z tych, które pozostają w Unii Europejskiej. Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania i Polska. Zakładamy, że pozostałe kraje będą generalnie orientować się na rozwiązania, które będą proponowane, forsowane właśnie przez te duże kraje członkowskie. Drugie założenie, co będzie miało wpływ. Zakładamy, że istotne będą interesy tych pięciu krajów, powiązania z Wielką Brytanią. Przede wszystkim chodzi o intensywność powiązań gospodarczych z Wielką Brytanią. To będzie miało istotny wpływ na określenie preferencji tych państw. Później preferencje w polityce gospodarczej, to znaczy zbieżność z pewnymi poglądami na integrację gospodarczą w Europie, jakie ma Wielka Brytania. I trzeci element to stosunek do integracji politycznej, także zbieżność z poglądami, preferencjami reprezentowanymi przez Brytyjczyków. Jeżeli chodzi o różnorodne formy przyszłych relacji, które pojawią się między Unią Europejską a Wielką Brytanią, wyznaczamy sobie dwa kryteria. Po pierwsze, zakres integracji gospodarczej, czyli rozpatrujemy możliwości od strefy wolnego handlu, aż po wspólny rynek, bądź nawet wspólny rynek plus, pogłębiony. I drugim czynnikiem jest zakres instytucjonalizacji tych relacji, czyli krótko mówiąc, na ile będą to relacje czysto kontraktowe z Wielką Brytanią, czyli to coś zostanie wynegocjowane i koniec, nie będzie właściwie już nawet dyskusji nad tym, czy też ewentualnie zostaną stworzone różne gremia konsultacyjno-decyzyjne na forum, których Brytyjczycy będą mieli cały czas sporo do powiedzenia. I także będą mieli pewien wpływ na to, co się dzieje w tej pomniejszonej Unii Europejskiej. I generalnie, jeżeli te kryteria chcielibyśmy ująć w formie mapy, to one będą wyglądać w ten sposób. I pomocniczymi punktami, żeby poruszać się w tej na pewno skomplikowanej materii, są modele dotychczasowych relacji między Unią Europejską a krajami trzecimi, czyli model kanadyjski, turecki, szwajcarski, najbardziej zaawansowany model norweski, który zawiera już pewne elementy konsultacji i dyskusji nad stanowiskami wszystkich uczestników tego porozumienia. I nasze hipotezy właśnie można sprowadzić do tego, że po pierwsze, kraje, które mają niezbyt intensywne relacje z Wielką Brytanią, różnią się też, jeżeli chodzi o pewne pomysły na politykę gospodarczą, jak i przyszłość integracji europejskiej, powinny znaleźć się na tym czerwonym polu. Natomiast kraje, które mają silne powiązania z Wielką Brytanią, bardzo silne interesy ekonomiczne z tym krajem, bardzo podobne przekonania co do polityki gospodarczej, jak również co do kształtu politycznego Europy, będą się lokować po prawej stronie. W sposób syntetyczny wyniki naszego raportu widzą Państwo na tym dość złożonym slajdzie. Jak interpretować tą mozaikę? Kolor zielony oznacza, że dla danego kraju ten obszar będzie miał duże znaczenie, jeżeli chodzi o utrzymanie silnych relacji między Wielką Brytanią a Unią Europejską. Krótko mówiąc, zielony kolor oznacza, że z powodu tego konkretnego argumentu ten kraj będzie naciskał na jak najbardziej zaawansowaną umowę
czy jak najbardziej zaawansowane relacje z Wielką Brytanią. Kolor niebieski nieco mniej intensywny, kolor żółty to jest słabszy czynnik, natomiast czerwony to jest kontrargument. I co właściwie widać z tego zestawienia? Przede wszystkim, i to jest pierwszy wniosek z naszego raportu, sądzimy, że jeżeli chodzi o relacje gospodarcze, to wszystkie kraje z tych dużych krajów członkowskich będą miały jednak znaczący interes w tym, by dążyć do utrzymania wspólnego rynku z Wielką Brytanią, zaawansowanej formy integracji gospodarczej. To przyznam się szczerze, że można oczywiście tutaj zagrożenie mierzyć wprowadzeniem różnych środków utrudniających handel, ale mi się wydaje, że stawka jest dużo, dużo większa, że jednak przez te kilkadziesiąt lat integracji pomiędzy Wielką Brytanią a krajami Unii Europejskiej pojawiły się relacje organiczne, handel wewnątrzgałęziowy, kwestie kooperacji, kontaktów nawet osobistych pomiędzy menedżerami, których nie sposób często zmierzyć. To też wynika z tych naszych obserwacji czynników gospodarczych, gdzie skupialiśmy się na przykład nie tylko na samej skali eksportu, ale na ogólnych obrotach handlowych danego kraju z Wielką Brytanią. Jeżeli chodzi o czynniki polityczne, czyli o preferencje w polityce gospodarczej i preferencje dotyczące integracji politycznej, sytuacja jest już dużo bardziej złożona. Brytyjczycy w Unii Europejskiej są znani z tego, że wspierają bardziej liberalny model gospodarczy. To jest zresztą jeden z motywów obecnej dyskusji o Brexicie. To, że Unia jest przeregulowana, że za bardzo interweniuje na rynkach. Pojawia się etatyzm, oczywiście w tej formie ponadnarodowej. I pytanie, gdzie Brytyjczycy mogą szukać sojuszników w takim podejściu do integracji gospodarczej? Wydaje nam się, że przede wszystkim w Niemczech i w Polsce. Dużo bardziej sceptyczna jest Francja, która zresztą tradycyjnie reprezentuje etatystyczny model gospodarczy i będzie starała się go forsować. Pomiędzy tymi stanowiskami znajdują się Włochy i Hiszpania, które zapewne będą nieco lawirować, czekać być może na bardziej wyraziste propozycje. Mogą też wymienić się argumentami lub interesami w czasie tych negocjacji. Natomiast jeżeli chodzi o zbieżność z Wielką Brytanią w sprawie pogłębienia integracji politycznej, tutaj właściwie widać podział, który może lepiej jest widoczny na tej mapie. Nałożyliśmy po prostu stanowiska krajów, by to było bardziej wyraźne, że kraje południa, Francja plus kraje południowe są raczej dość sceptyczne wobec brytyjskiej wizji integracji, która raczej nie zakłada zbyt intensywnej współpracy politycznej. Te kraje raczej chciałyby utworzyć rdzeń, przy czym Francja jest tutaj najbardziej zdeterminowana. Niemcy są ciekawym przypadkiem i sprawiają nam pewien kłopot, ponieważ z jednej strony chcą integracji politycznej, chcą integracji pogłębionej, ale wciąż jednak też inwestują sporo energii politycznej w to, by była to integracja maksymalnie szeroka. I wydaje mi się, że po Brexicie będzie taki moment, w którym Niemcy mogą mieć problem z dalszym utrzymywaniem w równowadze tych dwóch tendencji. Natomiast Polska zdecydowanie podziela obecnie ten mniej zaawansowany, mniej polityczny model integracji, także z tego względu, że nie jest w strefie euro. Trzeci wniosek. Wydaje nam się, że w tej sytuacji, jeżeli dojdzie do Brexitu, głównym partnerem Polski będą Niemcy. Jeżeli chodzi o dyskusję o tym, jak będą wyglądały relacje z Wielką Brytanią i też jak będzie wyglądał w ogóle przyszły model integracji europejskiej. Dziękuję bardzo. Chciałbym zaprosić do dyskusji, przywitać i zaprosić do dyskusji Marka Cichockiego, którego wszystkim tym, którzy śledzą
polską debatę europejską przedstawiać nie trzeba. Centrum Europejskie na Tolin, ale także wcześniej oczywiście Sherpa, czyli specjalny przedstawiciel prezydenta Lecha Kaczyńskiego do spraw negocjacji traktatu lizbońskiego. Chciałbym także zaprosić panią doktor Karolinę Borońską-Hryniewiecką, jedną z współautorek raportu, do dyskusji o tym raporcie. I chciałbym może najpierw pierwsze pytanie do naszego gościa skierować, do pana doktora Cichockiego. Ponieważ przesłaliśmy panu doktorowi z pewnym wyprzedzeniem, więc nie jest on zaskoczony naszymi wnioskami, ale chciałem się zapytać o taki element, który sprawiał nam szczególnie dużo kłopotu w pracach nad tym raportem, mianowicie o kwestię związaną z psychologią polityczną. Ponieważ dochodzi do nieszczęścia, jak to sobie powiedzieliśmy, my staraliśmy się poszukiwać jakiegoś twardego gruntu, prawda? Ponieważ będziemy mieli ewentualnie do czynienia z jakimś ogromnym trzęsieniem ziemi i trzeba się zastanowić, gdzie się państwa ewentualnie mogą orientować, wokół jakich stabilnych punktów mogą się orientować. Natomiast oprócz tego mielibyśmy do czynienia z całą pewnością z dużą dozą niepewności związaną z pewną psychologią właśnie polityki europejskiej, wynikającej również z tradycji integracji europejskiej, z długiej historii, prawda? Wiemy o tym, że Wielka Brytania, próba wejścia Wielkiej Brytanii do wspólnot europejskich miała swoją długą historię. Przez jakiś czas była także blokowana przez Francję. Te napięcia francusko-brytyjskie mogą odżyć także z jeszcze jednego ważnego powodu. Mianowicie istnieje w środowiskach politycznych przekonanie, że aby zatrzymać proces dezintegracji Unii Europejskiej po ewentualnym Brexicie, należy Wielką Brytanię jakoś ukarać. Tak? Żeby ta kara polityczna, nie tylko ekonomiczna, ale polityczna była stosunkowo duża, aby zniechęcić wszystkich potencjalnych naśladowców takiej metody układania relacji z Unią Europejską. Więc Marku, jak ta psychologia polityczna może oddziaływać na sposób odnajdywania twardego gruntu, twardych interesów po ewentualnym Brexicie w oparciu o twoje doświadczenie analityczno-polityczne? Za fascynujące pytanie, bo to jest pytanie, które odnosi się w ogóle do zasadniczego problemu przy każdej analizie ewentualnościowej. Powiedziałeś na początku, że takie zadanie sobie postawiliście, bo rzeczywiście przyszłość jest dziedziną kontyngentną, zdarzyć się mogą różne rzeczy i to jest akurat oznaka no, takiej dojrzałości, podmiotowości także, jeżeli staramy się w obliczu tych różnych możliwych scenariuszy tworzyć pewne analizy racjonalnego działania na wypadek, kiedy coś się przydarzy. Zresztą może potem będę mógł coś więcej na ten temat powiedzieć. Wy w swojej analizie wybraliście tylko jeden what if, bo jest możliwość wielu różnych scenariuszy zarówno przy Brexicie, jak i w tej sytuacji, kiedy jednak Wielka Brytania zadecyduje o pozostaniu w strukturach Unii Europejskiej. No i główny problem przy takim racjonalnym podejściu do kontyngentnej przyszłości właśnie leży w coraz bardziej emocjonalnej
emocjonalnym charakterze europejskiej polityki, który jest wynikiem różnych czynników i to jest kwestia społeczeństw demokratycznych i to jest rola mediów w życiu, w tworzeniu, kreowaniu życia publicznego, to jest problem elit politycznych, a raczej ich jakby takiej, no, jakby coraz bardziej wyraźnej dekompozycji jako takiego spójnego czynnika podejmowania decyzji. To jest problem też nowych zagrożeń, które się pojawiają i które sprawiają, że opinia publiczna reaguje w coraz bardziej emocjonalny sposób na zarysowujące się zagrożenia, co bierze się z poczucia coraz właśnie mniejszego bezpieczeństwa. Tak więc wydaje mi się, że rzeczywiście, i to jest bardzo trudny czynnik do przeanalizowania, bo on jest w pewnym sensie niemierzalny, ale jakby moje też doświadczenie jeszcze wtedy w 2007 roku, to była zupełnie inna sytuacja jednak, no było takie, że ta rola emocji, jakby takich też sposobu patrzenia na siebie, pewnych poglądów na swój temat i na temat swoich partnerów w polityce europejskiej odgrywa ogromną rolę i może być czynnikiem, który no, zakłóca bądź w ogóle uniemożliwia taką racjonalną, zimną kalkulację i podejmowanie decyzji. W związku z tym jakby skonkludowałbym to w taki sposób, że ja bym, bo też powiedziałeś na początku, że wszyscy mówią, że to będzie tragedia, jeżeli Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej. I ja bym absolutnie nie afirmuję tego, takiej ewentualności. Nie uważam osobiście, żeby to było dobrze, ale namawiałbym do tego, żeby spojrzeć, jeżeli to już ma się zdarzyć, jeżeli rzeczywiście to ma się zdarzyć, no to nie popadajmy w kulturowy czy polityczny pesymizm, bo to jest najgorsza droga, jaką można wybrać. Znaczy spróbujmy poszukać w takiej ewentualności szans, korzyści, które moglibyśmy wykorzystać, mając świadomość tego, że oczywiście chcąc wykorzystać taką sytuację dla siebie czy dla też innych partnerów w Europie, no będziemy rzeczywiście musieli skonfrontować się z tą całą sferą emocji, takich poglądów na różnych stron na siebie, które wynikają dokładnie też z tego, o czym ty mówisz, aż co w tym raporcie akurat nie znalazło swojego odzwierciedlenia, być może to bym uznał za taką może słabszą stronę tego tekstu, a mianowicie właśnie tej całej prehistorii relacji Wielkiej Brytanii z kontynentem po II wojnie światowej, bo tak jak powiedziałem, mam takie wrażenie, że te doświadczenia, one są jednak bardzo silne, je bardzo łatwo odgrzać, bardzo łatwo je wykorzystać do codziennego sporu politycznego i one faktycznie oczywiście mogą odegrać dużą rolę. Pytanie do pani Karoliny, ponieważ ja wspomniałem o tym, że istnieją takie tendencje w myśleniu o what if, o tym niechcianym, ale możliwym scenariuszu, aby Wielka Brytania, aby zniechęcać do podążania tą samą drogą. Więc myśmy się mierzyli w naszym myśleniu o tym raporcie właśnie z tym elementem psychologii politycznej, który jest rzeczywiście bardzo trudny do zmierzenia, dlatego że to są bardzo często elementy samonapędzające się. Ktoś coś powie, potem jest akcja jakaś w odpowiedzi i następuje pewna spirala takiego określania, definiowania polityki w biegu, często w korytarzu. I teraz, pani Karolino, pytanie do pani. Jak byśmy sobie z tym poradzili? To znaczy, dlaczego, jakie argumenty znaleźliśmy na rzecz tezy, że niekoniecznie musi dojść do karcenia Wielkiej Brytanii? Że działają bardzo silne, bardzo poważne siły na rzecz przeciwnej tezy, że będzie próba zahamowania tego rozpadu, powiedzmy, czy groźby dezintegracji w inny sposób.
Dziękuję bardzo za to pytanie. Może ja zacznę od takiej ogólnej refleksji, ponieważ odpowiedź na to pytanie jest troszeczkę przewrotna. To, co mamy zamiar powiedzieć w tym raporcie, jest dosyć pozytywne dla Wielkiej Brytanii. A tak naprawdę to poprzez Wielką Brytanię znaleźliśmy się w tym dosyć niezręcznym kontekście i tej sytuacji, która po pierwsze powoduje, że za miesiąc może dojść do sytuacji wyjścia jednego z najważniejszych państw Unii Europejskiej ze wspólnoty, co spowoduje ogromną zmianę instytucjonalną, która z pewnością spowoduje redystrybucję wielu zasobów i straty po stronie wielu aktorów, głównie aktorów w Unii Europejskiej. Ale z drugiej strony właśnie jest ta druga niepewność, jeszcze w zasadzie przysłonięta tą niepewnością co do wyniku referendum, a dotyczy ona tej przyszłości relacji. No i co do tych przyszłości tych relacji, panuje w Unii Europejskiej ostatnio jakaś taka zmowa milczenia. Byliśmy nawet gdzieś tam kiedyś proszeni, czy sugerowano nam, żeby nie wywoływać wilka z lasu. No ale go wywołaliśmy, dlatego że stwierdziliśmy, że Instytut Badawczy właśnie stoi, ma taką funkcję, żeby przewidywać rzeczywistość, nawet jeżeli ona mogłaby być troszeczkę niepoprawna politycznie w swojej wymowie, ta diagnoza. I teraz mam dylemat z tym raportem, dlatego że ten raport tak naprawdę pokazuje, że jest życie po Brexicie. A dlaczego? No tutaj również odwołam się do pewnej teorii w naukach politycznych, czyli teorii instytucjonalnej. Jak następuje zmiana instytucjonalna, wyjście państwa jeszcze raz taką owoż będzie, to wtedy, jeżeli ta zmiana dotyczy tak silnie zdefiniowanych interesów ekonomicznych głównie, które przedstawiamy w raporcie, zazwyczaj aktorzy zachowują się bardzo racjonalnie. Teoria racjonalnego wyboru mówi o minimalizacji wszelkich strat, które ta zmiana może zainicjować i maksymalizacji korzyści, które się mogą pojawić z redystrybucji tych zasobów. I teraz odnosząc to do państw narodowych. Państwa narodowe, które będą się określały wobec przyszłych relacji, chcąc karać Wielką Brytanię, tak naprawdę ukarzą też samych siebie w jakiś sposób. I analizując przesłanki ekonomiczne, myśmy w raporcie uwzględnili tylko 5 państw, ale są również analizy pokazujące, co się będzie działo z resztą państw. 16 z 28 państw jest zakwalifikowanych do grupy tak zwanego wysokiego ryzyka, jeśli nastąpi Brexit, czyli ich powiązania ekonomiczne, ich powiązania na poziomie handlu, ale również inwestycji, również przepływu kapitału, również migracji w wielu sytuacjach i usług, będą powodowały, że będą chciały jak najbardziej te interesy obronić. I co to powoduje? Otóż państwa staną wobec takiej triady. Ja to sobie rysuję w głowie jako trójkąt. Na samej górze będą przemawiały ich interesy ekonomiczne, można to nazwać partykularyzmy narodowe. Bo my również analizujemy w naszym raporcie nie tylko stricte straty i zyski na polu ekonomicznym, ale również podejście do polityki regulacyjnej, która w konsekwencji też wpływa na kondycję ekonomiczną, no i również wizję integracji. Na dole tej triady mamy ramię i dwa rogi. W jednym to będzie właśnie ta chęć nie tworzenia precedensów, a w drugim rogu, trzecim już w tym momencie, to będzie jakkolwiek pojęta, każdy definiuje sobie ją inaczej, jedność Unii Europejskiej wobec Wielkiej Brytanii. I teraz tak, o ile interesy ekonomiczne są bezsprzeczne, o tyle co do tych dwóch rogów musimy się chwilę zastanowić. Co to znaczy nie tworzenie precedensów? Tak naprawdę chodzi nam tutaj głównie o dwa kraje, w których odbędą się wybory parlamentarne w przyszłym roku, czyli Niemcy i Francja. Zakładając, że porozumienie z Wielką Brytanią dotyczące przyszłego kształtu relacji będzie trwało bardzo długo, minimum 2 lata, ale być może o wiele dłużej, o tym możemy potem porozmawiać, to tak naprawdę do momentu tych wyborów kraje mogą grać na zwłokę i pokazywać tą twardą postawę wobec partnera, czyli Wielkiej Brytanii, jednocześnie chcąc wykorzystać to na jakiś własny użytek. Natomiast jeżeli te wybory dojdą do skutku, to tak naprawdę nic nie będzie stawało na przeszkodzie, żeby wyjaśnić swoim społeczeństwom, dlaczego tak ważne dla nich samych, dla ich tkanki ekonomicznej, dla ich zasobów, dla inwestycji i tak dalej, będzie podpisanie umowy o jednak dostępie, szerokim dostępie do wspólnego rynku, być może nawet z głosem Wielkiej Brytanii w pewnych politykach regulacyjnych. I tutaj tylko jeszcze odniosę się, dlaczego ten model EOG+ my w ogóle analizujemy. No, otóż dlatego, że wiadomo,
sine qua non warunkiem, aby był wspólny rynek po wyjściu Wielkiej Brytanii, jest oczywiście spełnienie przez Wielką Brytanię dwóch warunków, czyli warunków tak zwanego naprawdę członkostwa też. Wpłaty do budżetu unijnego oraz zachowanie swobody przepływu osób. Mogę sobie wyobrazić taką sytuację, że wpłaty do budżetu unijnego będzie można, Wielka Brytania zgodzi się na nie, dlatego że tak jak jest w modelu norweskim, te wpłaty będą bardziej zdefiniowane i one będą wynegocjowane bilateralnie z Komisją Europejską. Wielka Brytania będzie mogła mieć wpływ do pewnego stopnia na to, na co te pieniądze będą wydawane. Mogą to być właśnie cele strategiczne brytyjskie, czyli poprawa konkurencyjności, research and development, czyli to już będzie o wiele bardziej akceptowalna kontrybucja, gdyż może ona również mieć wpływ na realizację jakichś przyszłych projektów brytyjsko-unijnych. Natomiast w kwestii SPO, swobody przepływu osób, to jest największa kość tutaj niezgody, bo otóż właśnie z powodu SPO Wielka Brytania troszeczkę chce z tej Unii wyjść. Tak? Denerwuje ją to, że tak wielu imigrantów z krajów Unii Europejskiej obciąża system świadczeń brytyjskich. I tutaj sytuacja może wyglądać następująco. To jest nasze gdybanie, że otóż zostanie być może przehandlowana ta swoboda przepływu osób za możliwość wpływania Wielkiej Brytanii na regulacje w obszarze wspólnego rynku. Dlaczego mielibyśmy się kłaniać wobec Wielkiej Brytanii, jeżeli Norwegia tego nie posiada? No właśnie dlatego, o czym powiedział Sebastian, że członkostwo Wielkiej Brytanii i powiązania wręcz takie newralgiczne, nerwowe między różnymi sektorami gospodarki są tak istotne i głos brytyjski w wielu aspektach jest tak istotny, również dla ważnych partnerów, takich jak Niemcy, ale również takie jak kraje Beneluxu obecnie, które jasno mówią, że stoją po tej stronie liberalnej, że jest to możliwe, moim zdaniem możliwe do wykorzystania. No i jeszcze jedność Unii, ostatnia kwestia. Co to jest jedność Unii obecnie? Mieliśmy przez ostatnie lata kilka sytuacji, w których ta jedność była testowana, rozpoczynając od sankcji wobec Rosji, poprzez kryzys grecki i bailouty. I tam się udało, na razie, do tej pory. Ale już w polityce migracyjnej widzimy, że ta jedność nie istnieje, że tutaj zaczynają jakby przeważać pewne partykularne interesy narodowe. Pytanie, czy zakładamy, że w przypadku tak istotnej z punktu widzenia finansów państwa i polityki makroekonomicznej, takiego dylematu jak relacje z Wielką Brytanią, przeważy jedność? Wydaje mi się, że w obliczu tego, co się dzieje w otoczeniu Unii Europejskiej, a także w dalej niepewnej sytuacji gospodarczej związanej ze strefą euro, przeważy jednak pragmatyzm, a pragmatyzm to będzie obrona własnych interesów. Bardzo dziękuję za ten niezwykle ciekawy głos. Termin Niemcy się pojawił, więc to ja jak gdyby do Marka za chwilę wrzucę to zagadnienie, ale zanim zrobię, drobny komentarz. Wydaje się nam, że w sposób naturalny będziemy mieli do czynienia z ciążeniem w kierunku zbudowania specjalnego brytyjskiego sposobu funkcjonowania czy kształtowania relacji z Unią Europejską. Że to nie będzie ani sposób szwajcarski, ani też nie będzie sposób norweski, z bardzo ważnego powodu. Otóż Wielka Brytania będzie nawet po wyjściu z Unii Europejskiej będzie dziedzicem swoich zobowiązań i swojego wpływu na kształtowanie regulacji dotyczących wspólnego rynku, swojego, innymi słowy, członkostwa w Unii Europejskiej. Będzie państwem, które w przeciwieństwie do Norwegii, które dwukrotnie próbowało wejść do Unii i społeczeństwa się na ten krok nie zgodziły, będzie byłym państwem członkowskim, jedynym w swoim rodzaju podmiotem. I to będzie siła, która będzie napędzać takie dążenie do uzyskania specjalnego statusu. Jaki będzie miało to wpływ na Norwegię, zostawię to w tej chwili to pytanie otwarte, bo nie o to w tym przypadku chodzi. Wydaje się, że jeżeli Brytyjczycy by uzyskali taką podwyższoną, specjalny status, Norwegia będzie próbowała doszusować do tego. Ale to zostawmy w tym miejscu. Teraz dochodzimy do Niemiec. Jedną z ciekawych konkluzji tej naszej analizy jest to, że gdyby doszło do Brexitu,
najwięcej wspólnych interesów w kształtowaniu przyszłych relacji będą miały Polska i Niemcy. Nie Niemcy i Francja. Tu się może pojawić paradoksalnie z tego, co wynika z tej naszej analizy. Zwykle mamy do czynienia z taką tezą, że gdy dojdzie do Brexitu, pojawi się silna polityczna tendencja do zacieśnienia integracji europejskiej, zbudowania Europy wielu prędkości, rdzenia, etc., etc. To powiedziawszy, właśnie chciałem Marka Cichockiego zapytać o następującą rzecz. Teza Europy wielu prędkości nie jest nowa. Rdzenia, etc., etc. Od 20 lat znamy tą groźbę wiszącą gdzieś tam, jak miecz Demoklesa gdzieś tam. A oczywiście Europa, integracja europejska jest zróżnicowana. To niektórzy nawet twierdzą, że Europa wielu prędkości i tak istnieje. Moje pytanie jest następujące. Dlaczego przez 20 lat Niemcy się nie zdecydowały obrać takiego kierunku integracji ściślejszej, ekskluzywnej, zamkniętej? Jaki to może mieć wpływ, ta tradycja niemieckiego myślenia o integracji europejskiej, na niemiecki sposób kształtowania relacji z Wielką Brytanią i funkcjonowania Unii po ewentualnym Brexicie? Jakie jest twoja intuicja? Myślę, że odpowiedź jest prosta. Nie zdecydowały się, ponieważ to nie leży w ich interesie. I pomimo tego, że oczywiście koncepcja małej Europy, takiej malutkiej, przyjemnej, sympatycznej Europy, to bardzo odpowiada zresztą jakże niemieckiej idei Gemütlichkeit, jest oczywiście w niemieckiej polityce i debacie też bardzo silnym elementem. Schäuble, Lammers, można najróżniejsze przykłady, no ten jest taki najbardziej znany, właśnie tego myślenia gemütlichowego, czyli wróćmy do tego łona integracji europejskiej, gdzie nam było wszystkim razem dobrze. Ale myślę, że jednak przeważa słuszna analiza, że Niemcy by na tym straciły. Straciłyby wszystkie te korzyści, w które inwestowały na przykład popierając proces rozszerzenia Unii Europejskiej. Po zjednoczeniu Niemiec. Inaczej mówiąc, Niemcy nie są moim zdaniem tym zainteresowani, co oczywiście nie znaczy, że taka ewentualność jest kompletnie niemożliwa. Można sobie wyobrazić uwarunkowania, które jednak doprowadziłyby do takiego niekorzystnego rozwiązania małej Europy. Ale mówiąc to, ja chciałbym jeszcze wrócić do paru innych kwestii wcześniejszych, bo kiedy mówimy o Brexicie, ja zaraz wrócę też z powrotem do Niemiec, żeby nie było tak, że zupełnie uciekam od pytania twojego. Mianowicie, kiedy mówimy o Brexicie, to ja powiedziałem, mamy do czynienia z kilkoma if, z kilkoma możliwościami, z których dwie wydają się najbardziej prawdopodobne i dwie wydają się znacznie mniej prawdopodobne. I trochę żeśmy już o tym mówili. To znaczy, jest taka możliwość zdecydowanie mniej prawdopodobna, że zdecydowana większość obywateli brytyjskich opowie się za pozostaniem Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Rząd brytyjski wyjdzie ze swoją polityką europejską w ten sposób wzmocniony i jako bardzo silny, uzyskawszy nową europejską legitymizację, aktor zacznie w zasadniczy sposób wpływać na integrację europejską. Druga możliwość, drugie if, jest takie, że Wielka Brytania pozostanie w Unii Europejskiej, ale w wyniku tak naprawdę przewagi bardzo znikomej liczby głosów, jakby znikoma liczba przeważy w tym referendum, co oznacza, że no właściwie Wielka Brytania pozostanie w Unii Europejskiej, ale problem z brytyjską polityką europejską pozostanie tak, jak był. A do tego oczywiście dołożą się dodatkowe czynniki, jak wprowadzenie w życie tych uzgodnień, które zostały przyjęte niedawno na szczycie dotyczącym relacji właśnie nowych zasad funkcjonowania Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej.
I to jest tam możliwość bardziej prawdopodobna. Jest druga bardziej prawdopodobna, na którą powinniśmy się nastawić, to taka, że niezbyt dużą większością Brytyjczycy podejmą decyzję o wyjściu z Unii Europejskiej i znowuż ta czwarta, mniej możliwa, czyli taka, że zdecydowana większość Brytyjczyków opowie się przeciwko. Co to znaczy? To znaczy, że w tym trzecim scenariuszu i tak naprawdę o tym scenariuszu jest ten raport, tak ja to odbieram, mamy sytuację taką, w której Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej, ale jednak w niej zostaje. Zostaje w niej ze względu na wszystkie te interesy, o których państwo tutaj w tym raporcie piszecie, gospodarcze przede wszystkim, ale także polityczne. Inaczej mówiąc, niemożliwy jest skutek jakby taki, gdzie Wielka Brytania się po prostu no, izoluje od kontynentu, odpływa w jakąś zupełnie inną stronę, tracimy ją z pola widzenia, z horyzontu. Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej, ale w niej pozostaje, są zgodnie ze swoją starą, dobrą europejską tradycją, bo tak naprawdę, jeżeli prześledzimy wszystkie wyjątki, które Wielka Brytania wywalczała sobie w Unii Europejskiej, to one skutkowały tym, że później w tych sprawach, które na przykład spojrzymy na Schengen, prawda, tych sprawach, które tak naprawdę Wielką Brytanię interesują, są w interesie, Brytyjczycy i tak później wracają do współpracy w Unii Europejskiej, tam gdzie to jest im potrzebne. Więc ja sądzę, że przy tym trzecim scenariuszu, o którym jest ten raport, i tak pewnie w jakiejś wspólnej przestrzeni ekonomicznej Wielka Brytania będzie w dalszym ciągu częścią tego europejskiego gospodarczego i w pewnym sensie też politycznego systemu, tak? Znaczy giełda frankfurcka będzie jak najbardziej ściśle współpracować w ramach nowej formuły współpracy z giełdą londyńską, dlatego że po prostu brytyjski rynek finansowy jest potrzebny kontynentowi. Francuzi dalej będą rozwijać swoją współpracę w zakresie bezpieczeństwa z Wielką Brytanią, bo z kim by mieli rozwijać tą współpracę w Europie, przepraszam. Nie ma innego partnera, który tutaj byłby interesujący dla Francuzów. Mnie ciekawi, jaka byłaby część polska tego tortu, to znaczy gdzie my siebie sytuujemy w tym scenariuszu trzecim, gdzie ten raport zarysowuje pewną odpowiedź, ale no oczywiście nie daje konkretnych propozycji. Wracając do Niemiec. Interesujące jest pytanie, w jaki sposób ten trzeci scenariusz i pewnie też ten drugi, czyli pozostania Wielkiej Brytanii, ale słabej, będzie wpływał na dalszy rozwój integracji europejskiej, bo my jednak znajdujemy się w kluczowym momencie, kiedy ten sposób się przełamuje, a niektórzy nawet twierdzą, że przechodzi dekompozycję. Więc jaki to będzie miał wpływ? Czy, tak jak tutaj zresztą pytacie w tym raporcie, czy to spowoduje właśnie pójście w stronę małej Europy, zacieśnienia Unii i wtedy strefa euro z Grecją czy bez Grecji, nie wiem, ale strefa euro jest tym naturalnym obszarem pogłębiania, tak? I mamy różne już propozycje, które leżą na stole, one nie są niepełne, ale one pokazują właśnie ten kierunek. Czy też właśnie nie? Czy też referendum Wielkiej Brytanii będzie miało jakiś wyhamowujący efekt dla tej dyskusji albo zmieni trajektorię wydarzeń. I to jest to, co jest bardzo interesujące, na co też Sebastian Płócienik uwagę zwracał. Mianowicie to nie jest tak, że strefa euro musi być rzeczywiście wyznaczać tą jedyną ścieżkę jakby nowej formuły integracji europejskiej, bo w tym raporcie wskazujecie na bardzo silne jednak powiązania i podobne sposoby myślenia w różnych kwestiach między Niemcami i Wielką Brytanią. Też odwołujecie się do zapomnianej już koncepcji trzeciej drogi i słynnego zresztą papieru Blaira i Schrödera, który pokazywał, prawda, znaczy, że my mamy dosyć zbieżne poglądy na gospodarkę, na społeczeństwo, na rozwój, na innowacyjność. One nie są całkowicie takie same, tutaj istnieje też wiele różnic, ale one są do pogodzenia moim zdaniem.
I wtedy rzeczywiście można spojrzeć na Brexit jako na moment, w który wcale nie musi doprowadzić do decyzji, że będziemy zacieśniać Unię w kierunku strefy euro, tylko może pojawić się również coś, co będzie tą drogę równoważyć, a mianowicie współpraca Wielkiej Brytanii, Niemiec i Polski, czy też szerzej może Europy Środkowej i regionu bałtyckiego, no, idąca w nieco innym właśnie takim bardziej brytyjskim, jak ty powiedziałeś kierunku. Tym bardziej, że po drodze mamy jeszcze te dwa różne wydarzenia, które nas czekają i które też mogą mieć bardzo istotny wpływ. Mianowicie wybory we Francji, no bo jeżeli one pójdą tak, jak mogą pójść, to być może w ogóle dyskusja na temat pogłębiania strefy euro będzie bezprzedmiotowa, bo nie będzie z kim jej pogłębiać. A poza tym jeszcze przypominam, że być może mamy w perspektywie American Exit, który też może spowodować, no, że będziemy jakby znajdować się w zupełnie innej dynamice. Bardzo dziękuję. Z tymi różnymi if, które można by było dodawać, to jest bardzo długa lista i z punktu widzenia analitycznego no, należało ograniczyć pole zainteresowania do jakiegoś jednego lub dwóch co najwyżej, ponieważ oczywiście każde następne dodaje w sposób geometryczny niepewność, w jakim się poruszamy intelektualnie. No. Więc coraz więcej spekulacji. Staraliśmy się to ograniczyć oczywiście, dlatego koncentrujemy się wokół scenariusza, który nam z tej analizy wydawał się najbardziej prawdopodobny, że Wielka Brytania wyjdzie, ale wyjdzie tak, aby jedną nogą albo butem zostać w tej Unii. Natomiast, ponieważ szukaliśmy twardego interesu. Ten raport jest takim poszukiwaniem jakiegoś gruntu, na których w naszych rozważaniach, spekulacjach możemy się oprzeć. To moim zdaniem on ma znaczenie niezależnie od scenariusza. To znaczy, jeżeli wygra 23 czerwca obóz Remain, pozostania Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, prawdopodobnie rzeczywiście wygra nieznacznie, to te interesy, o której tutaj mówiliśmy, w dalszym ciągu będą determinować politykę państw, wpływać na myślenie. One nie znikną, no bo staraliśmy się pokazać, że one mają rzeczywiste polityczne znaczenie. To powiedziawszy, chciałem znowu wrócić do pani Karoliny i zapytać ją, które z tych interesów, o których piszemy, wydają się mieć najważniejsze znaczenie z punktu widzenia negocjacji przyszłych relacji między Unią a Wielką Brytanią, które moim zdaniem będą również oddziaływać w przypadku innych scenariuszy, no bo tak jak powiedziałem, one mają jakiś taki twardy, wymierny polityczny charakter. Pani Karolina. Dziękuję bardzo. Zanim odpowiem na to pytanie, chciałam oczywiście jeszcze się ustosunkować do tego, co wcześniej panowie zauważyli, te refleksje dotyczące tego, dlaczego Niemcy do tej pory nie skłoniły się ku integracji zróżnicowanej, ku polityce rdzenia. Ja nie jestem znawcą Niemiec, jest nim Sebastian Płóciennik, ale pozwolę sobie o takie intuicyjne kobiecy osąd. Otóż dlatego, że tak jak zauważył pan doktor, służyło to niemieckim interesom, ale również dlatego, że polityka taka była skuteczna. Skuteczna w ogólnym rozrachunku dla Unii Europejskiej, na którą Niemcy pewną moralną odpowiedzialność jakby ponosiły i ponoszą. Jedni to lubią, drudzy tego nie lubią. Natomiast w obecnej chwili, kiedy już Niemcy te wszystkie swoje interesy w miarę zrealizowały, ponieważ mają ogromną nadwyżkę w rozrachunku PKB, mają zjednoczenie już osiągnięte, może nie do końca perfekcyjnie, ale jednak, i widzą, że utrzymywanie jedności za wszelką cenę o wiele więcej ich może kosztować.
Dlatego też ja bym nie ryzykowała takiego stwierdzenia, że ta ewolucja w stronę rdzenia to jest pieśń przyszłej, niedalekiej przyszłości. A dlaczego bym tego też nie ryzykowała? Ponieważ widać, że wokół Niemiec inne państwa rdzenia, czyli państwa założycielskie Unii, również wspominają o takich rozwiązaniach. Holandia, która teraz ma przewodnictwo w Unii Europejskiej, zlecała już swoim instytutom badawczym w ostatnim roku pogłębione studia dotyczące skutków pogłębionej integracji, czyli differentiated integration i wzmocnionej współpracy w obrębie na przykład uratowania Europy przed napływem uchodźców. Pomysł mini Schengen, ale również Włochy, które ostatnio nawet wespół z Wielką Brytanią we wspólnym artykule stwierdziły, że zróżnicowana integracja to jest jednak model na akomodację pewnych różnic, a jednocześnie osiągnięcie skuteczności. Więc co chciałabym powiedzieć, że jeżeli dojdzie do Brexitu, będziemy mieli nałożenie się moim zdaniem dwóch dynamik instytucjonalnych. Pierwsza to będą te negocjacje nowego modelu. I tutaj dobrze by było, gdyby jednak Polska rozważyła współpracę z Niemcami w tym obszarze. Ale na drugim planie będziemy mieli właśnie pewne tendencje polegające na tym, że otóż odpadł nam hamulcowy pogłębienia integracji politycznej i takie kraje jak Francja, takie kraje jak właśnie Benelux, jak Niemcy mogą się skłonić ku temu, żeby przyspieszyć z zacieśnianiem tego rdzenia. Ja się zastanawiam, nie wiem czy Państwo również, dlaczego akurat Komisja Europejska w ostatnich tygodniach wyszła z dwoma takimi... wydarzyły się dwie sprawy przede wszystkim, które są kontrowersyjne. Po pierwsze, Komisja opublikowała propozycję stałego mechanizmu alokacji uchodźców, w której pojawiły się na przykład tak ogromne, nieproporcjonalne dość, jak przyznają prawnicy, kary za nieprzyjęcie uchodźcy, 250 tysięcy euro za głowę, ale również zdecydowała się przyspieszyć z procedurą praworządności wobec Polski miesiąc przed referendum brytyjskim. W rozmowach z naszymi partnerami brytyjskimi wiemy, że dla Brytyjczyków, być może nie dla wielu, ale dla niektórych, może to mieć pewne znaczenie, dlatego że jak wiemy, obóz torystów, obóz eurosceptycznych nastawionych Brytyjczyków mówi bardzo często, używając słowa suwerenność i wtrącanie się w sprawy narodowe. I teraz zadaję to pytanie, dlaczego komisja to zrobiła? No, przecież chyba nie dlatego, że jest krótkowzroczna i przecież chyba nie dlatego, że nie ma tam osób, które nie kalkulują, co się może wydarzyć i jaki to może mieć wpływ. I boję się zaryzykować stwierdzenie, że być może jest to przemyślane działanie. Przemyślane działanie obliczone na pewną taką sprowokowanie sytuacji, w której będziemy musieli pójść na pewne ostre decyzje wychodzące ze strony państw, czy się jednak przekonają do jakichś polityk, czy nie. I teraz tutaj, to nie jest miła sytuacja oczywiście przede wszystkim dla Polski, ale obawiam się, że ja tak zakładam, może Państwo mają inne zdanie, że to jest przemyślany ruch. Dlatego ta integracja w stronę rdzenia jest wielkim niebezpieczeństwem. Polska będzie musiała sobie odpowiedzieć na pytanie, co się wydarzy z jej polityką europejską i gdzie będzie szukała sprzymierzeńców w momencie, kiedy Wielka Brytania wyjdzie. Bo jeżeli nie wyjdzie, to mamy bardzo dobrego partnera do tego, żeby kontynuować pewną narrację rozpoczętą przez reformę, którą wynegocjował Cameron. Jest to pewien pierwszy krok, jest to pewien punkt wyjściowy. Jest to pokazanie, że Unia jest trochę elastyczna i potrafi się jednak zdecydować na wewnętrzną reformę, minimalną, ale jednak. Ale jeżeli dostąpi Brexit, no będzie to moim zdaniem duży znak zapytania, dlatego, gdzie my się znajdziemy jako państwo? Bardzo dziękuję uwagę. Jeszcze o Niemczech krótko. Teraz chciałbym otworzyć możliwość zadawania pytań i włączenia się do dyskusji przez Państwa. Jest wśród nas profesor Jan Zielonka z Oxfordu, który cały czas rozważa o Brexicie, więc zna się na tej problematyce zdecydowanie lepiej niż my, którzy tam liczymy jakieś słupki, malujemy jakieś tabelki. Ale zanim jeszcze otworzę tą możliwość, jedna uwaga. Kilka tygodni temu, dwa tygodnie temu pojawił się wywiad
nieobecnego tutaj podczas tej naszej rozmowy ministra Konrada Szymańskiego w Rzeczpospolitej, zatytułowany mniej więcej tak: Polska i Niemcy uratują Unię Europejską, uratują integrację europejską. Mniej więcej o to tutaj chodziło. Czyli w tym wywiadzie zarysował on taką perspektywę ścisłej współpracy polsko-niemieckiej na rzecz opanowania sytuacji po ewentualnym Brexicie, ale także niezależnie od wyniku tego referendum. Nie wiem, na ile do takiego myślenia mógł się przyczynić fakt, że minister Szymański wcześniej dostał nasz raport. Prawdopodobnie ten raport mógł mu się spodobać ze względu na to, że wcześniej i tak myślał w tą samą stronę, a myśmy dostarczyli jakichś argumentów na rzecz tej tezy. Niemniej jednak wydaje się, że współpraca polsko-niemiecka niedoceniana w dotychczasowych rozważaniach o Brexicie może stanowić ku zaskoczeniu wielu taką dodatkowe pole ciężkości przyciągające także inne państwa. Bo w naszym raporcie, jeszcze raz wspominamy o 5 dużych państwach. Ale dlaczego dużych? Dlatego, że one mają wystarczającą siłę grawitacji do przyciągania również innych partnerów, czy to skandynawskich, Niemcy, czy też z Europy Środkowej, czy środkowo-południowej. Tu prawdopodobnie również wspólnota interesów polsko-niemieckich, na przykład w relacji do Chorwacji, która wprawdzie sąsiaduje z Włochami, ale niemniej jednak ciąży bardziej w kierunku polityczno-gospodarczym niemieckim. Proszę Państwa, w reakcji na dyskusję bardzo proszę o zgłaszanie mi woli zabrania głosu, zadania pytania autorom opracowania, czy też doświadczonemu bardzo, bardzo w sprawach europejskich ekspertowi. Proszę się o przedstawiać i w miarę możliwości formułować zwięźle swoją pytanie, czy też opinię. Korneliusz Ochman, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja właśnie chciałem nawiązać do tej tezy, niezależnie od Brexitu, od tego, co minister Szymański napisał w artykule, i tutaj spytać się autorów, na ile w tym opracowaniu jest scenariusz współpracy polsko-niemieckiej, niezależnie od tego, czy Brexit nastąpi, czy nie, bo przecież w ostatnich tygodniach, miesiącach słyszymy bardzo wiele krytycznych uwag na temat współpracy polsko-niemieckiej, szczególnie jeżeli chodzi tutaj o tą współpracę gospodarczą, o modernizację, o zmiany strategii i tak dalej. Dlatego chciałbym się spytać tu właśnie, na ile ta opcja została, czy ta strategia została uwzględniona. I tu jeszcze mam konkretne pytanie do Pani, bo mówiła Pani o sprawach SPO. Czy w tym raporcie jest uwzględniana również sprawa, na ile właśnie swoboda poruszania się i decyzja rządu brytyjskiego po rozszerzeniu Unii o natychmiastowym otwarciu rynku pracy przyczyniła się właśnie do Brexitu? Czy na ile to był argument i jest obecnie argument wśród wewnątrz brytyjski, że Brexit jest spowodowany właśnie tutaj tymi przemianami? Są jeszcze jedni? Bardzo proszę. Dzień dobry, Krzysztof Tyszka Drozdowski. Ja mam pytanie dotyczące Francji, o której wspomniał pan profesor Cichocki, więc no, sprawa teraz się tam przedstawia tak, że prezydentem prawdopodobnie zostanie ten kandydat, który wygra prawybory u republikanów i prawdopodobnie będzie Alain Juppé, ale może się powtórzyć wariant Baladur Chirac i wtedy, na który liczy Sarkozy, wtedy prezydentem zostanie właśnie Sarkozy, który w jednym z ostatnich wywiadów mówił, przepraszam, że ma zamiar Unię Europejską zreformować i w tej sytuacji
być może ten wariant współpracy niemieckiej może być dla nas mniej atrakcyjny, znaczy czy będzie mniej atrakcyjny ten wariant odwołujący się do historii gibeliński i czy powinniśmy liczyć na Francję, czy jest to po prostu jakieś takie gdybanie i rzecz dla nas nierealistyczna. I ostatnie pytanie, tam bardzo poproszę. Dziękuję bardzo. Patryk Kugiel, jestem analitykiem tutaj w Instytucie. Ciekawa uwaga pana Cichockiego zmobilizowała do tego, żeby to pytanie, jakby kwestię pociągnąć dalej. Mianowicie ta uwaga o tym, że Wielka Brytania to jest taki gracz, który wyjdzie, a jednocześnie pozostanie w Unii. To ja bym chciał zapytać, czy pośród tych możliwych scenariuszy przyszłych relacji unijno-brytyjskich realny jest scenariusz ponownego wejścia Wielkiej Brytanii, powrotu Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej, bo kwestie, jakby wszelkie analizy, większość analiz pokazuje, że jednak to będzie negatywne dla Brytyjczyków, więc może po pewnym czasie przyjdzie druga refleksja i będą chcieli wrócić do Unii. Jakie to miałoby, czy to jest w ogóle prawnie możliwe, jakie to miałoby konsekwencje dla Europy i dla Polski? No, jakby kwestia bardzo polityczna, wybiegająca jeszcze dalej w przyszłość, zawierająca tyle zmiennych, że moglibyśmy nie dożyć ich rozstrzygnięcia. Marku, może od ciebie zaczniemy. Zacząłbym od tych spraw niemieckich. Znaczy, dla mnie jest oczywiste, że już od być może właśnie od takiej konstatacji po prezydenturze Sarkoziego taką perspektywą, obiecującą perspektywą polskiej polityki europejskiej jest jednak poruszanie się na tej linii między Berlinem a Londynem. Jakby to jest ta przestrzeń, ja nie mówię, że to musi być pośrodku, że to musi być albo bliżej Berlina, albo Londyna, w każdym razie Londynu, to jest w każdym razie ta linia moim zdaniem najbardziej efektywna, jeśli chodzi o poszukiwanie możliwości dla polskiej polityki europejskiej, przynajmniej już od kilku lat. I absolutnie jakby życzyłbym sobie, tak jak Korneliusz, żeby te relacje z polsko-niemieckie były jak najbardziej no takie pełne i przynosiły obu stronom możliwe korzyści. Ja sądzę zresztą, że w polityce europejskiej i pozaeuropejskiej mamy wielu takich silnych aktorów, którzy są bardzo zainteresowani tym, żeby te relacje były złe, bo to im przynosi wówczas dużą korzyść i nie mam tutaj na myśli tylko i wyłącznie oczywistego aktora, czyli Rosję. Więc życzyłbym sobie, tylko tutaj no, to jest to, od czego zaczęliśmy, dlatego jestem konstruktywistą, bo jakby no, kłopot, znaczy no, no wszyscy wiemy, że to by przyniosło nam korzyści, tak? No, ale istnieją inne przyczyny, dla których ciągle nie możemy tego zrealizować i one są no, bardzo często właśnie w tym obszarze emocji, pewnych poglądów na swój temat, pewnych oczekiwań, przewidywań, obaw, nadziei i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest trudne, ale jak powiedziałem, ta linia między Berlinem i Londynem, czy w tym scenariuszu drugim, czy w tym scenariuszu trzecim, jest moim zdaniem dla Polski jak najbardziej otwarta, bo uważam, że Brytyjczycy nie będą wcale chcieli się wyeliminować z jakiejkolwiek gry europejskiej. Nawet jak to zrobili pod koniec wieku XVIII, to potem musieli wrócić. Także jakby nie sądzę, żeby taki scenariusz właśnie utraty partnera w Wielkiej Brytanii w ogóle tutaj wchodził w grę. Francja, no, co prawda ja mógłbym sobie pozwolić na to, co prawdopodobnie premier Morawiecki sobie nie powinien był pozwolić względem wyborów amerykańskich, ale mógłbym powiedzieć, że być może każda z tych ewentualności, o których pan mówił, nie jest dla nas ciekawa i sądzę, że rzeczywiście ja nie jestem tutaj jakimś ekspertem, jeśli chodzi o Francję, ale jednak zadziwia mnie
jakby no, ten stopień taki politycznej, ale też kulturalnej implozji, jaka się dokonuje we Francji, jeżeli chodzi o jej status i funkcjonowanie w Europie. Dla mnie Francja jest jednak taką bardzo dużą niewiadomą. I jeszcze było pytanie ostatnie. No. A ponownego wejścia, oczywiście, znaczy, wie pan, no to zawsze wszystko można sobie wyobrazić. To jakby nie jest rzecz, która byłaby zupełnie wykluczona i niemożliwa, tylko jeżeli tutaj mówiliśmy o możliwości jakby rewanżu na brytyjskim partnerze, to obawiam się, że ta sytuacja dopiero byłaby, jakby mogłaby wyzwolić taką pokusę, żeby teraz pokazać stronie brytyjskiej, ile będzie ją kosztować ponowne wejście do Unii Europejskiej, tym bardziej, że no mamy, że jakby kontynent ma w tym zakresie pewne doświadczenie, prawda, z negocjowaniem członkostwa Wielkiej Brytanii, więc jakby to jest oczywiście możliwe w jakiejś perspektywie, nie bym tego kompletnie nie wykluczał, natomiast to rzeczywiście może być trudne i nie wiem, czy jeżeli Wielka Brytania poza Unią Europejską wypracuje korzystne dla niej sposoby funkcjonowania w tym obszarze, to czy będzie aż tak bardzo silnie politycznie, ekonomicznie zmobilizowana do tego, żeby stawiać się przed taką nieprzyjemną próbą, tak, skonfrontowania ponownie w roli kandydującego. Tak, jeszcze w woli uzupełnienia do pytania Patryka. Z prawnego punktu widzenia jest to jak najbardziej dopuszczalne i możliwe, że Wielka Brytania, która wynegocjuje wyjście, podpisze porozumienie dotyczące wyjścia, nagle hipotetycznie decyduje się znowu wejść do Unii, ale wtedy obejmuje ją procedura zwykłej aplikacji, takiej jak każdego innego państwa trzeciego, które się znajduje poza Unią, musi oczywiście spełnić różne warunki. Proceduralnie jest to dopuszczalne. Natomiast na to nakłada się oczywiście sytuacja polityczna, bo musimy sobie zadać pytanie, co się wydarzy, jeśli społeczeństwo brytyjskie zagłosuje nawet minimalnie za wyjściem. Czy to będzie David Cameron, który będzie wyprowadzał Wielką Brytanię z Unii i negocjował z Unią Europejską warunki, czy jednak zostanie na nim położona pewna presja, aby abdykował i jego miejsce z pewnością zajmie wtedy, no tak przewidujem, że będzie to Boris Johnson. I teraz tutaj na dwoje babka wróżyła, jak to się mówi. Niektórzy przeciwnicy nawet Camerona uważają, że Cameron mimo przegranego referendum powinien pozostać na tym stanowisku odpowiedzialnym za wynegocjowanie sensownego, dobrego dla Wielkiej Brytanii modelu wyjścia i nawiązania nowych warunków. Inni oczywiście uważają, że absolutnie powinien być to ktoś z obozu Leave, tak? Czyli tutaj w tym przypadku Boris Johnson. Jeżeli tak się okaże, to pojawia się nam pytanie też dotyczące SPO. Tutaj pan zadał pytanie. Wracając do korzeni, w całej debacie politycznej dotyczącej redefinicji stosunków Wielkiej Brytanii z Unią Europejską, dwa najważniejsze aspekty, na które zwracają uwagę Brytyjczycy, i to widać w wielu badaniach opinii publicznej, to przede wszystkim kwestia imigrantów i kwestia suwerenności. Jako że do tego drugiego nie będziemy się tutaj odnosić, bo ona jest bardzo różnie interpretowana przez torysów, przez eurosceptyków, to o tyle SPO jest czymś jasno określonym i wiadomo, o co chodzi, jakie są tutaj zasady. Wyobraźmy sobie sytuację, że jednak Wielka Brytania decyduje się wyjść i władzę przejmuje Boris Johnson. No, jego flagowym postulatem jest jak najszybsze ograniczenie imigracji, a na dodatek jako taki deser również pewnie deportacja osób, które nie powinny się znajdować w Wielkiej Brytanii. To brzmi bardzo, bardzo ostro i w zasadzie mało realnie politycznie, bo wiadomo, że Brytyjczycy też mają swoje interesy w tym obszarze, czyli na przykład 800 tysięcy brytyjskich emerytów mieszkających w Hiszpanii, którzy korzystają z świadczeń społecznych i zdrowotnych tam, ale również brytyjscy emigranci w innych krajach, którzy również pobierają świadczenia społeczne, świadczenia dla bezrobotnych. Takich ludzi jest około 30 tysięcy w bogatszych krajach, w krajach bardziej hojnych, na przykład w Norwegii. Więc
Tu będzie w grę wchodziła zasada wzajemności, ale z pewnością cała ta sytuacja spowodowana, która doprowadza do referendum, w wielkiej mierze jest spowodowana debatą dotyczącą migracji. No i tutaj nikt nie wie, jak się zachowa Wielka Brytania, a wiadomo, że żeby mieć dostęp do wspólnego rynku, musi się zgodzić na swobodę przepływu osób. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Rafał Kurzyński, Klub Integracji Europejskiej, magazyn przedsiębiorcy. Mnóstwo pytań się ciśnie na usta, ogranicza się do dwóch. Pierwsze, o czym po trochu była mowa, to jest ta sprawa pogłębionej integracji europejskiej w reakcji na wyjście Wielkiej Brytanii z Unii. Bo zgadzam się, i to jest taki głos przytomny, że to nie będzie oznaczało zerwania więzi gospodarczych z Unią. Że tutaj takie najczarniejsze scenariusze są mało prawdopodobne. Natomiast głos Wielkiej Brytanii w Unii, jeśli chodzi o jej przyszłość, przestanie się liczyć automatycznie. On w ogóle nie będzie brany pod uwagę, jeśli chodzi o to, co z Unią dalej. I w tym momencie ta sprawa tej pogłębionej integracji. Czy z kolei głos Polski nie będzie istotny w jednej sprawie? W tej, czy ta pogłębiona integracja będzie się odbywała w ramach tego twardego jądra Unii, albo gdyby Polska poszła tą drogą, gdyby Polska poparła głębszą integrację, mógłby się pociągnąć całą Unię. Bo tutaj ten głos Polski, niby nieważny, może być dość decydujący w sprawie tego, na jakim obszarze ta pogłębiona integracja się będzie odbywała. I drugie pytanie, zupełnie z innej beczki, takie, mowa była tutaj o tym, jak Wielką Brytanię ukarać. Taki, jedna z takich możliwości, no to jest sprawa secesji, powtórnie wracająca sprawa secesji Szkocji i otwarcia, gdyby do niej doszło, szybkiej drogi do wejścia Szkocji ponownie do Unii Europejskiej. Czy to gdzieś tam się tak na korytarzach rozważa? No bo to byłby cios prestiżowy dla Wielkiej Brytanii straszny. Po prostu przestałaby być Wielką Brytanią. Dziękuję. Skoro nie mamy więcej pytań, to najpierw może skoncentrujmy się na odpowiedzi wobec wątpliwości, które zostały przez chwilę podniesione, a także podsumowanie, może takie ostatnie refleksje dotyczące pytania, dlaczego warto ten raport przeczytać. Myśmy go oczywiście stworzyli po to, aby na wypadek jakiejś turbulencji, na wypadek, gdyby nasze trzymanie kciuków za obóz Remain się nie powiodło, nie wystarczyło, aby rząd miał jakąś taką intelektualną poręcz, wobec której się można trzymać w trakcie właśnie tych turbulencji. Więc po to jesteśmy, po to tworzymy tego rodzaju opracowania, aby w takich sytuacjach służyć pomocą. Zwłaszcza, że ten obszar niepewności tu będzie odgrywał ogromną rolę, czyli duże emocje, także konkurencja wewnątrz instytucji europejskich, bo trzeba sobie uświadomić, że te miejsca po urzędnikach brytyjskich, które będą musiały zostać, które będą musieli wrócić do Wielkiej Brytanii, pojawi się natychmiast konkurencja o te miejsca, więc znowu kwestie personalne, znowu kwestie interesów nieujawnionych albo często tworzenia instrumentów, za pomocą których te interesy nieujawnione mogą być w Unii realizowane, będzie także miała znaczenie dla definiowania polityk poszczególnych aktorów. I my nie wiemy, który element emocjonalny będzie miał w danym wypadku znaczenie. Tym niemniej właśnie poszukiwanie jakichś stałych, odwołujących się do interesów gospodarczych, wydaje nam się pomocną drogą, gdyby coś się takiego nieszczęśliwego zdarzyło. Może od pani Karoliny zaczniemy. Odpowiedź i ostatnie refleksje. Pierwsza kwestia, jaką rolę Polska może odgrywać
w utrzymywaniu otwartości tego jądra Unii Europejskiej. No, wiadomo, że zarówno polski rząd, jak i obecny polski rząd, jak i rząd brytyjski jakby jawnie dystansują się od idei pogłębiania Unii politycznej. Co to oznacza? Że nadrzędną wartością dla obu krajów jest usprawnienie, pogłębienie i spowodowanie, że będzie on bardziej efektywniejszy, rynku wspólnego rynku. Ale to nie jest tylko cel Wielkiej Brytanii i Polski, bo tak jak zaznaczył pan dyrektor, poza wszystkimi podziałami na różnych poziomach i polityk sektorowych i pojmowania kierunku i tego finalite polityku Unii Europejskiej, co do jednego wszystkie państwa, 28 z nich, się zgadzają, że bezsprzeczną wartością, niezaprzeczalną integracji europejskiej, której zaprzepaścić nie można, tylko trzeba ją umacniać, jest właśnie wspólny rynek. Więc to jest taki mocny trzon, na którym działania Polski, czy jeśli będzie Brexit, czy jeśli nie, będą się opierały. Natomiast tak jak mówię, podejrzewamy, że na to będzie się nakładała jakaś taka polityczna ewolucja, której chcielibyśmy uniknąć, ale być może ona będzie nieunikniona, ewolucji w stronę rdzenia. I dlatego powinniśmy traktować tym bardziej Niemcy jako pewnego rodzaju pomost. Pomost między tymi dwoma logikami. Pomost między Europą rdzenia, do której pewnie będą nakłaniały Niemcy Francja, Holandia, Włochy również w obliczu tych wyzwań, przed którymi stoimy, a z drugiej strony pogłębiona współpraca z Wielką Brytanią i jednak bardzo poważne podchodzenie do interesów państw, które do tego rdzenia nie chcą należeć, albo nie mogą, albo jeszcze nie są na to gotowe, ale jednocześnie są bardzo silnymi graczami, konstruktywnymi graczami na polu reformowania wspólnego rynku. I teraz druga sprawa, pytanie dotyczące... przepraszam? A, Szkocja, tak, przepraszam. Oczywiście my również o tym wspominamy w swoim projekcie, w swoim raporcie. Jest to bardzo realne zagrożenie dla Wielkiej Brytanii, dlatego że Szkoci jasno mówią, Nicola Sturgeon potwierdza to w wielu wywiadach, że w momencie, kiedy nastąpi Brexit, łatwo będzie zobaczyć, jak głosowali Szkoci. Jeżeli Szkoci opowiedzieli się za pozostaniem w Unii, naturalnym krokiem politycznym będzie rozpisanie nowego referendum w Szkocji. No to spowoduje, być może, jest duże prawdopodobieństwo, jednak dezintegrację Zjednoczonego Królestwa. Niekoniecznie Szkoci muszą zadecydować za wyjściem z Wielkiej Brytanii. Mogą się pojawić bardzo różne emocjonalne aspekty tej debaty i zdecydują się jednak za pozostaniem, ale to będzie na pewno inne referendum niż to wcześniejsze niedawne, bo w zupełnie innym kontekście. Musimy jednak jeszcze pamiętać o Irlandii Północnej. Tam również Wielka Brytania naraża się na pewną destabilizację w przypadku Brexitu, na różne spory polityczne, natury politycznej, które się mogą pojawić, więc myślę, że politycy w Westminsterze mają to wszystko na uwadze i życzymy im, żeby nie musieli się z tym zmierzać. Jan Zielonka chciał tutaj zabrać głos, więc jeszcze mu oddajmy bardzo. Panie profesorze. Ja uważam to, że to bardzo ciekawa dyskusja, dużo lepsza niż wiele tych, które słyszałem w Anglii. Ale oczywiste jest, że tak naprawdę to my wiemy bardzo mało. Tych zmiennych jest tak dużo, że praktycznie racjonalne myślenie, moim zdaniem, tutaj trudno dostosować. Naszym zadaniem jako analityków jest zawsze zrobienie jakiegoś porządku w zagmatwanej rzeczywistości, ale tym razem musimy mieć poczucie ograniczeń, jakie mamy. To po prostu mówienie o tym, że na przykład państwa mają określone poczucie interesu w sytuacji, jaka jest, jest bardzo ryzykowne. Te interesy są zmienne, system agregacji i artykulacji tych interesów w płaszczyźnie europejskiej i narodowej jest bardzo skomplikowany dzisiaj, głównie poprzez konflikt pomiędzy elitami i antyestablishmentem. Znacie to wszystko historię. Także musimy mieć tego poczucie, bo ono właściwie określa pozycję kraju takiego Polska, co może zrobić z tym bałaganem. Jedno, prawda, jest takie myślenie w rodzaju Szwejka, prawda, nie wychylać się i jak nie wiesz, gdzie iść, to najlepiej iść w dół, a nie w górę, prawda. Drugie myślenie jest takie,
właśnie jak, żeby wyjść z jakąś inicjatywą i starać się przynajmniej w pewnych obszarach wziąć przywództwo. Tutaj muszę zauważyć trzy rzeczy, które są bardzo ważne, jeżeli mieć siły na zamiary, nazwijmy to. Po pierwsze, dlatego, że Polska nie jest w euro. Moim zdaniem to jest dobry wybór, bo byśmy byli w dużo większych tarapatach, gdybyśmy byli w euro, ale to oznacza, rdzeń już jest, rdzeniem jest euro. Czyli jeżeli my będziemy brani pod uwagę jako Polacy w jakichkolwiek obszarach poważnie, to nie w kwestii rdzenia, tylko w kwestii peryferium. I trzeba wiedzieć, że nie możemy państwom w euro mówić, co oni mają zrobić ze swoimi pieniędzmi, tak bardzo prosto. Po drugie, musimy zdać sobie sprawę, że nie jesteśmy specjalnie wiarygodnym partnerem, dlatego że polityka europejska nie ma konsensusu w Polsce dzisiaj. Jest może konsensus w opinii publicznej, ale w elitach politycznych jest to jedno z głównych problemów konfliktu i dlatego nikt z nami nie będzie poważnie rozmawiał, jak nie będzie wiedział, że jutro zmieni się rząd, zmieni się polityka diametralnie, prawda? I to bardzo trudno. Nie zbudowaliśmy konsensusu w tej dziedzinie i może nam się to uda, ale na razie tego nie ma. A po trzecie, to tak naprawdę nie wiemy z kim i po co. I ta dyskusja, którą wy żeście zaczęli, jest bardzo ważna. Bo być może w pewnym momencie, kiedy trzeba będzie zbudować taki konsensus, trzeba wiedzieć właśnie z kim i po co. Ale tego nie ma. Także to można mówić, że to my z Niemcami, z Brytyjczykami, czy tam z Węgrami, ale to jest takie gadanie, prawda, w sytuacji, kiedy nie ma weryfikacji tego, co będzie skuteczne, a co nie. I w tym znaczeniu ja uważam, że to, co robicie, jest ważne, bo w pewnym momencie trzeba dać politykom podsunąć pewien pomysł. Jeżeli jest atmosfera na to, żeby poprzeć pewną rację stanów w sytuacji dramatycznej. A ta sytuacja dramatyczna moim zdaniem jest tak czy tak i niezależnie od Brexitu. Gdy mnie się spytacie, co jest lepsze albo gorsze dla Europy, który wynik wyborów w Wielkiej Brytanii, to ja nie wiem, jaka jest odpowiedź, szczerze. Dlatego, że zostanie Wielkiej Brytanii w Europie ma też swoje implikacje dla procesu integracji europejskiej. Właściwie my się bardzo boimy niewiadomych, ale jest taka sytuacja, w której wiadomo, że pacjent umrze jak się wstrząsowego czy eksperymentalnego leczenia nie zastosuje. I sytuacja, że jak się nam uda przetrzymać jeszcze jeden kryzys bez wstrząsu, to jest najlepsze, moim zdaniem już nie jest do zaakceptowania, że Wielka Brytania, jak patrzę na strony, w które są za tym, żeby Wielka Brytania została i na ich argumenty, no to nie widzę tutaj żadnych dobrych wiadomości dla Europy. Cameron mówi, że nie wychodźmy, bo i tak nie jesteśmy w żadnym poważnym obszarze współpracy, a mamy tylko kontrolę nad tym. A z kolei Lewica mówi, Unia Europejska to banksterzy i oszuści podatkowi i tylko dlatego powinniśmy zostać teraz, bo nie chcemy, żeby Cameron czy inni fundamentaliści neoliberalni przyjęli władzę, znaczy, że Johnson i inni fundamentaliści neoliberalni przyjęli władzę, prawda? Że jak wyjdziemy, to na innych zasadach, jak kiedy indziej. To nie wróży nic dobrego współpracy europejskiej, ale taka jest Europa dzisiaj i musimy z nią zaakceptować, jako znaleźć nasze miejsce w niej. Bardzo dziękuję. To jest fascynujący głos, który prawdopodobnie zaprowadziłby nas do kolejnych ciekawych dyskusji. Być może warto będzie wrócić do tych spraw przy okazji tej
o przyszłości Polski w Unii Europejskiej gdzieś pod koniec czerwca. Być może uda się posła Zielonkę do tej rozmowy zaprosić. Ale wiele z tych spraw, o których mówił, było dokładnie powodem, dla którego postanowiliśmy napisać ten raport. Czyli mamy tak dużo niepewności i zmiennych i tak dużo różnych scenariuszy, że warto, wydało nam się, że warto po prostu choćby jedną znaleźć, taką, gdzie próbujemy postawić na reason niż bardziej niż na emocje. Z całą oczywiście świadomością, że to jest kłopot, że to jest przybliżenie raczej niż jakiś ostateczny argument, raczej próbując pomóc zorganizować myślenie w pewnym kierunku, niż przesądzić o tym myśleniu, że to rzeczywiście to będzie tak, bo grupa analityków PISM spędziła kilka miesięcy na to i ugotowali zupę, którą proszę teraz wypijać. Marku, w reakcji na to, o czym mówiliśmy. Właściwie tak, ona została tutaj wypowiedziana w taki dobitny, myślę, sposób. Ja tylko może jeszcze odnosząc się do tej kwestii Szkocji, jednocześnie też tego pogłębiania integracji, bo ona ma jeden wspólny element, na który pani zwróciła uwagę, a który w tym raporcie nie jest aż tak wybity, bo on się koncentruje siłą rzeczy na interesach państw. Natomiast my zapominamy, że rzeczywiście jednym bardzo istotnym aktorem są także instytucje unijne, przede wszystkim Komisja Europejska, ale też Europejski Bank Centralny, Parlament Europejski. I szczególnie jeśli chodzi o Komisję Europejską, to widać bardzo wyraźnie, i to też pani o tym mówiła, że to jest instytucja, która ma coraz większe polityczne ambicje uczestniczenia w tych procesach zarządzania różnymi kryzysami. I teraz ja się zgadzam absolutnie, że jeżeli mówić w ogóle o pogłębianiu integracji europejskiej, to jedynym taką formułą, gdzie to mogłoby się odbyć, jest strefa euro, i to oczywiście wtedy ma dla Polski takie implikacje, że my się siłą rzeczy znajdujemy poza tą sferą. Gdyby iść pana tropem pana pytania wcześniejszego, to by mogło sugerować, że Polska by musiała, nie wiem, w jakiś sposób wejść w buty Wielkiej Brytanii, tak, w tej dyskusji, co wydaje mi się bardzo kłopotliwe i niemożliwe, bo oczywiście musiałaby siłą rzeczy, będąc poza strefą euro, mówić o tym, że pogłębianie tak, ale wielobiegunowe i tak dalej, że nie można jej ograniczyć tylko i wyłącznie do strefy euro. Ten scenariusz pogłębiania przez strefę euro nie jest moim zdaniem jednak aż tak oczywisty i pewny. Nawet przy trzecim scenariuszu, przy wyjściu Wielkiej Brytanii, moim zdaniem, a to właśnie z tego względu, że za tym tak naprawdę w tej chwili stoi głównie Komisja Europejska. Proszę zwrócić uwagę, że jedyny dokument, czy jedyna mapa drogowa takiego pogłębiania, która wygenerowana została w Unii Europejskiej, jest wygenerowana nie przez państwa, chociaż tam się mówi o 5 prezydentach, tylko właśnie przez jakby instytucje unijne, tak, które próbują. Kłopot tylko z realizacją takiej mapy drogowej polega na tym, że Komisja Europejska nie podlega demokratycznej ewaluacji przez wyborców, a rządy państw strefy euro podlegają. I to moim zdaniem jest zasadniczy czynnik, który może spowodować, że ta mapa drogowa może być nierealizowana. Może być nierealizowana, i to wtedy rzeczywiście otwiera pewną drogę do tego, żeby Polska znalazła jakoś miejsce w tej europejskiej dyskusji, będąc nawet poza strefą euro. Ostatnia rzecz, którą jakby w odniesieniu do tych uwag o tych peryferyjności Polski, myślę, warto mieć świadomość, to jednak jest różnica między Wielką Brytanią i Polską, jeżeli chodzi o tą peryferyjność wobec strefy euro. Czyli Wielka Brytania od strefy euro jest dużo dalej niż Polska.
To po pierwsze, ale także politycznie. Także politycznie. My jesteśmy zobligowani, żeby wejść, tak? Podjęliśmy takie zobowiązanie. I teraz także dla państw strefy euro, które chciałyby budować integrację w oparciu o wspólną walutę i integrację polityki monetarnej, a także gospodarczej prawdopodobnie w przyszłości, to jesteśmy jednak potencjalnym członkiem strefy euro, a więc pogłębianie integracji musi uwzględniać ten fakt, żeby jej przyspieszanie nagle nie wyrzuciło tych potencjalnych członków poza te wirujące kręgi. Więc to ma również pewne znaczenie, które ogranicza trochę ideę peryferyjności państw, które są zobowiązane do przystąpienia, a jeszcze członkami nie są. Ostatnie zdanie. Jeszcze tylko zdanie do strefy euro. Pamiętajmy, że jeszcze kolejnym bardzo ważnym czynnikiem już przez wielu analityków podkreślanym jest, że strefa euro to nie jest blok, który jest homogeniczny i ma identyczne wizje tego zacieśniania integracji w ramach EMU. Mamy tutaj dwie zderzające się filozofie, nawet chociażby, które się uwidoczniły w postaci walki z kryzysem, tak? Austerity kontra pogłębianie wzrostu i polityka redystrybucyjna. Dlatego najpierw strefa euro musi między sobą dojść do porozumienia, jaką wizję zarządzania fiskalnego, transferów, dyscypliny budżetowej widzi, co do której zgadzają się wszyscy, prawda? Włochy na przykład mają wielkie zastrzeżenia co do polityki komisji, właśnie tej niewybranej demokratycznie. I mogą tego używać jako takiego bargaining chip, nawet w momencie negocjacji z Wielką Brytanią. Mogą chcieć coś dla siebie ugrać w kwestii właśnie podejścia do polityki fiskalnej. Wiem, że na nich ciąży ogromny dług publiczny. Ale co to będzie, to się dopiero dowiemy po 23. Znakomicie, proszę Państwa. Zapraszam już serdecznie na kolejne spotkanie poświęcone właśnie przyszłości polityki integracji. Proszę się częstować naszym raportem, korzystać, upowszechniać i dyskutować. Bardzo dziękuję za Państwa obecność i bardzo proszę jeszcze, zanim Państwo wyjdą, podziękować autorom raportu i dyskutantom.